Mamy 80. okrągłą rocznicę, politycy patrzą w kalendarz i oni doskonale wiedzą, że coś trzeba będzie w związku z tym zrobić. Jest pewien problem po ukraińskiej stronie, żeby być konsekwentnym. No bo jeśli oni w sensie Kijów domaga się uznania za, nie wiem, ludobójstwo Hołodomoru, no to wydaje mi się, że trzeba być też konsekwentnym. Jeśli czyta się te rozkazy, czyta się to, co się wydarzyło 43-45 na Wołyniu, w dawnej Galicji Wschodniej, no to podobieństwo pewne, znaczy podobieństwo tych zbrodni jest ogromne. Dzień dobry, witam Państwa jak zawsze z serca redakcji Superekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. Dzisiaj moim, ale przede wszystkim Państwa gościem Bartłomiej Gajos, ekspert z Centrum Dialogu imienia Juliusza Mioszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w raporcie Złotorowicz Czas. Trudną macie strasznie tą nazwę. Poprzednia była prostsza, ale z oczywistych, oczywistych względów no, rozumiem, czemu nie jest to już Centrum Współpracy, Polsko-Rosyjskie Centrum Współpracy i Dialogu. My dzisiaj spróbujemy sobie no, rozwikłać wszystkie problemy, jakie pojawiają się na linii, pojawiają się już w dialogu polsko-ukraińskim. Tu w grafice Państwo widzieli, czy Wołyń podzieli Polaków. W zasadzie ja bym sam mógł w odpowiedzi na tą zajawkę do naszego programu powiedzieć, że już podzielił. Ja chwilę pogadam, żeby Państwu nakreślić jakby, jaki jest powód naszej rozmowy. Rzecznik polskiego MSZ-u Łukasz Jasina w piątek miał taką wypowiedź, że my Polacy wzięliśmy jako państwo polskie odpowiedzialność za zbrodnie dokonywane przez nasze państwo na Ukraińcach. Brakuje takiej odpowiedzialności ze strony Ukrainy. Na to od razu bardzo emocjonalnie zareagował ambasador Wasyl Zwarycz. W pierwszym odruchu napisał tak. Jakiekolwiek próby narzucania prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przyszłości zrobić, są nieakceptowalne i niefortunne. Pamiętamy historię i apelujemy o szacunek, a wyrażanie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej, jest niedopuszczalne. On jakby sam chyba miał świadomość, że no nie powinien ambasador aż tak ostro reagować, bo zaraz potem usunął ten wpis. Wskazał sam, jakby nie udawał, że wpisu nie było, tylko sam przyznał, że wpis został usunięty. Uważam taką formę komunikacji za niewłaściwą. Jesteśmy otwarci na dialog, współpracę w sprawie historii. Rozumiemy jej znaczenie, czcimy pamięć ofiar, razem silniejsi. Jakby wiemy, że to nie jest ten moment i pewnie i być może nigdy ten moment nie nastąpi, w którym nagle stosunki polsko-ukraińskie miałyby ulec jakiemuś drastycznemu pogorszeniu. No ale fakt, że dwaj no de facto dyplomaci i pracownicy służb zagranicznych, którzy no powinni używać języka dyplomatycznego, tak ostro i tak emocjonalnie reagują na kwestię, no bo umówmy się, to jest dyskusja, chociaż słowo Wołyń tu nie pada, jest to dyskusja o pamięci i odpowiedzialności za Wołyń, pokazuje, jak silne ciągle są te emocje w naszych relacjach. No są pewne rzeczy, myślę, niedopowiedziane. Natomiast ja, kiedy czytałem tę wymianę, to przypomniało mi się słowa brytyjskiego premiera Edwarda Heatha, który powiedział kiedyś, że dyplomata to jest taki człowiek, który najpierw dwa razy pomyśli, a potem nic nie powie. I wydaje mi się, że tutaj tego zabrakło, bo patrząc na relacje osobiste pomiędzy prezydentem Zełenskim, prezydentem Dudą, czy naszą kancelarią premiera i kancelarią premiera Ukrainy, można domniemywać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jakieś rozmowy w sprawie Wołynia się toczą. No bo wydaje mi się, że to dość oczywiste, że mamy 80. okrągłą rocznicę, politycy patrzą w kalendarz i oni doskonale wiedzą, że coś trzeba będzie w związku z tym zrobić. I w tym momencie wychodzenie publiczne i mówienie i stawianie tej sprawy, no ja bym powiedział jednak w formie pewnego ultimatum co do Ukrainy, nikt nie lubi być stawiany pod ścianą. Nawet niezależnie od tego, czy druga strona ma rację, kiedy stawia to ultimatum. W tym momencie było ograniczeniem pewnego pola manewru, no i spowodowało reakcję taką, jaką spowodowało. To znaczy zaczęła się dyplomacja twitterowa, a wiemy, że media społecznościowe bywają dość punktem zapalnym i przez ostatnie 2-3 dni, w sumie jak można poczytać te media społecznościowe, no to w odpowiedzi na pytanie, które Państwo postawiliście w tym programie, tak, to znaczy kwestia Wołynia i kwestia tego, w jaki sposób prowadzić politykę dotyczącą upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej, podzieliła Polaków i to bardzo wyraźnie widać. Natomiast mnie się wydaje, że trzeba sobie zadać pytanie, czy taka forma, to znaczy to, co zrobił rzecznik MSZ, zbliża nas do rozwiązania tego problemu. Moim zdaniem nie. Z
tego względu, że o takich rzeczach powinno się dyskutować wspólnie nie przed kamerami, nie przed mediami społecznościowymi, tylko rozwiązywać to w dyskusji, powiedziałbym, kuluarowej i spróbować tutaj coś uzyskać. No bo przez ostatnie półtora roku Polska, polskie elity, polscy politycy zdobyli sobie ogromny kapitał zaufania. I to widzieliśmy w badaniach naszych, które przeprowadziliśmy jako Centrum Jaroszewskiego. I spróbować ten kapitał wykorzystać i pokazać Ukraińcom, że po naszej stronie nie stoją złe intencje i my nie chcemy im niczego narzucać, tylko chcemy po prostu jak partner z partnerem na równi, bo tego myślę Ukraińcy bardzo nie lubią. To znaczy, myślę, że tego nikt nie lubi, ale w szczególności w tych relacjach polsko-ukraińskich nie lubią tego tonu wyższościowego, który niekiedy po stronie polskiej się pojawia. To po kolei, bo tu już pan zdążył... Rzuciłem kilka tematów, tak? Kilka tematów, to zacznijmy je sobie rozkładać na czynniki pierwsze. Zacznijmy od tego właśnie, chronologicznie. Mamy tę wypowiedź przedstawiciela polskiego MSZ-u. Oczywiście, no nie wiemy, co się dzieje za kulisami, no ale możemy zgadywać i możemy się domyślać. Tak mogę powiedzieć, że kwestia ekshumacji to nie jest nic nowego, to znaczy myślę, że szansa na ekshumację jest. Mam nadzieję, że wciąż jest po tym, co się wydarzyło i tego się domagamy od dłuższego czasu, no bo to jest kwestia, powiedziałbym, państwo ukraińskie wydaje mi się, że powinno sobie zdać sprawę, że kwestia opłakania zmarłych to jest nie tylko kwestia polityczna, ja tutaj mówię o rodzinach wołyńskich, ale to też jest kwestia czysto ludzka, to znaczy ludzie po prostu chcą pojechać na cmentarz opłakać swoich zmarłych. I w tym momencie państwo ukraińskie, prowadząc taką politykę historyczną, a nie inną, uniemożliwia tym osobom po prostu opłakanie swoich zmarłych. I myślę, że kwestia ekshumacji, kwestia ewentualnego upamiętnienia, gdybym miał zgadywać, to w tych rozmowach kuluarowych, które mam nadzieję się toczą, jest stawiana przez sprawę polską i być może w związku z 80. rocznicą wyłonienia uda się coś w tej sprawie uzyskać i taką mam nadzieję. No tak, ale ta wypowiedź przedstawiciela polskiego MSZ-u, jeżeli jest tak, jak zakładamy, no to ona by świadczyła, że te rozmowy wcale nie idą po myśli polskiego MSZ-u i uznano gdzieś, że może wypadałoby jakąś publiczną presję na stronę ukraińską wywrzeć w tej sprawie. To jest jedna z możliwych interpretacji, a druga z możliwych interpretacji jest taka, że rzecznik MSZ-u po prostu wyszedł przed szereg. I natomiast tego nie zgadniemy i tutaj pewnie by trzeba pytać już naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzisiaj, zdaje się, czytałem w ogóle wypowiedź naszego ministra spraw zagranicznych Rała, który ewidentnie odcinał się od tego, co powiedział rzecznik MSZ-u, co byłoby wyrazem tego, że to było no, wyjście przed szereg. Dobra, czyli zakładamy, że rozmowy idą, to załóżmy, no jakby nie mamy innego wyjścia, musimy założyć, że rozmowy w tej sprawie idą dobrze i rzeczywiście zmierzają one do tego, żeby ciała ofiar ekshumować, żeby ich rodziny, ale nie tylko rodziny, tylko bliscy, no bo jak widzimy, no to budzi tak wielkie emocje, że też wielu Polaków, którzy nie mieli nigdy nic do czynienia z Wołyniem, pewnie chcieliby mieć taką możliwość, żeby te ofiary jakoś upamiętnić z niczem, kwiatem, modlitwą, zadumą, czymkolwiek. No ale okej, polskie MSZ być może wyszło przed szereg, już uspokoił sytuację. No, marnym pocieszeniem w tej sytuacji jest to, że dokładnie tak samo zachowały się ukraińskie służby. No to czytałem. Zgoda. I teraz spróbujmy, pan to gdzieś tam zasygnalizował, ale spróbujmy, żebyśmy lepiej zrozumieli, dlaczego ta sprawa budzi tak olbrzymie emocje. Bo czemu ta sprawa budzi emocje po polskiej stronie? Wydaje się być jasne i zrozumiałe. Ja nie odnoszę wrażenia, że musimy teraz tu ludziom wytłumaczyć, dlaczego kwestia Wołynia dla nas Polaków jest tak emocjonująca. Ale skoro ona jest dla nas tak emocjonująca, skoro tak blisko z Ukrainą współpracujemy, skoro tak jak pan powiedział, te badania, ja nie mam ich ze sobą, ale przypomnijmy o to właśnie, Centrum Jaroszewskiego zrobiło badania, z których wynika, że w wyniku wojny ocena, i to jakichkolwiek pytania by nie zadać, jakkolwiek by pytania nie postawić, stosunek Ukraińców do Polaków jest nie tylko, że w ogóle najlepszy w dziejach, ale w ogóle żadna inna nacja i żaden inny naród przed Ukraińców nie jest tak szanowany, tak poważany i tak lubiany jak Polacy. Czyli mamy z nimi bardzo dobre relacje, mamy bardzo bliską współpracę. Jakby jesteśmy ich głównym de facto sojusznikiem w tej części świata w starciu z rosyjską agresją. A mimo tego oni na kwestię Wołynia reagują tak emocjonalnie. Skąd się biorą po ich stronie te emocje? Bo Ukraińska Armia Powstańcza, czyli ta organizacja zbrojna, która dokonała tej rzezi wołyńskiej, stała się jednym z filarów tożsamości, a przede wszystkim Galicji Zachodniej, dawnej Galicji Zachodniej, dzisiaj Ukrainy Zachodniej, która w pewien sposób zaczęła się przebijać do głównego nurtu. No i pamiętamy uchwalenie decyzji prezydenta Juszczenki, by Stepan Bandera, czyli jeden z przywódców
Upa został bohaterem Ukrainy i to jest po prostu część ich tożsamości. I w tym momencie, kiedy Polacy przychodzą i mówią, że słuchajcie, okej, rozumiemy, natomiast zerknijcie też na to, że w latach 43-45 około 100 tysięcy obywateli polskich zostało zabitych przez Ukraińską Armię Powstańczą. I to w szalenie, w bardzo bestialski, okrutny sposób, który przecież pokazał Smarzowski w swoim filmie Wołyń, no to trafia na pewien opór, powiedziałbym, psychologiczny, bo to jest podważanie pewnych elementów ich tożsamości, dlatego to trwa, to jest jeden z elementów tych zapalnych. A druga kwestia jest taka, że oni w ogóle, że mainstream, powiedziałbym, ukraiński widzi pewną symetrię tego, co się działo w latach 43-45 na poziomie historiograficznym. To znaczy historycy się spierają, ukraińscy, i mówią o tym, że to w zasadzie nie była jednostronna akcja czystki etnicznej, którą dokonała UPA, ale to była wojna polsko-ukraińska de facto. Wojna dwóch podziemi. I wy też przecież dokonywaliście aktów odwetu. I rzeczywiście takie akty odwetu ze strony polskiej partyzantki, w tym Armii Krajowej, były. Bo z tego, co mi wiadomo, w najbliższym czasie mają się ukazać badania i lista poimienna wszystkich ofiar, właśnie tych ukraińskich, które... ukraińskich ofiar, które stały się przedmiotem właśnie tych akcji odwetowych ze strony polskiej partyzantki, polskiego podziemia, i to będzie około 15 tysięcy osób. To znaczy, jak sobie zważymy te, że tak powiem, te liczby, no to po stronie polskiej UPA zabiło około 100 tysięcy osób, po stronie ukraińskiej w ramach akcji odwetowej, co oczywiście też jest zbrodnią, tylko zbrodnią, myślę, innego gatunku, bo w tym sensie, że to jest popełniona w efekcie. Znaczy, wyobrażam sobie taką sytuację, że człowiek, Polak wcześniej żyjący i dowiadujący się o tym, że jakąś wieś wyrżnięto, nie wiem, jego przyjaciół, rodzinę, kolegów i tak dalej, on się potem nie będzie zastanawiał w ramach odwetu, czy dany Ukrainiec wsi obok, na której dokonuje tego odwetu, czy on rzeczywiście tam był, czy on ponosi za to odpowiedzialność, czy nie. To znaczy, to są warunki wojenne, co nie zmienia faktu, że też z naszej strony uważam, że... Znaczy, to jest w ogóle ogromny kapitał naszej strony. To znaczy, ja uważam, że mówienie też o naszych problemach po naszej stronie i otwarte o tym mówienie jest jak najbardziej zasadne i też otworzy drugą stronę, no bo tego, czego ja bym sobie życzył po tym, co się dzieje od początku wojny i widząc ten ogromny kapitał społeczny w relacjach polsko-ukraińskich, to ja nie uważam, że my się musimy kochać. Ja nie uważam, że my się musimy nazywać bracia i siostry i nie musimy w ogóle wpadać w tę retorykę. Mnie się wydaje, że powinniśmy się po prostu normalnie traktować, uczciwie, z ogromnym zaufaniem i reagować w takiej sytuacji, że jeśli druga strona mówi dla nas coś niemiłego, to ona nie mówi ze względu na to, że chce być arogancka, chce sprowadzić kogoś do parteru, tylko mówi to z dobrymi intencjami, bo mnie się wydaje również, że z perspektywy Ukrainy kwestia ukraińskiej armii powstańczej i przyznania się do tego, że rzeczywiście były czystki etniczne, no i nieupamiętnianie tych osób, które rzeczywiście ponoszą odpowiedzialność za te zbrodnie etniczne, jak na przykład Roman Szuchewicz, no, mający ulicę dzisiaj w Ukrainie, to też wytrąci broń osobom, które są antyukraińskie. I to nie mówię o Polsce, tylko mówię o całej Europie, no bo ta propaganda rosyjska, która eksploatuje pewne wątki nacjonalistyczne, ona dzisiaj jest o wiele słabsza w kontekście tego, co się wydarzyło po 24 lutego 2022 roku. Ona wciąż to eksploatuje i to pada na pewien podatny grunt. No, wystarczy popatrzeć na przykład na radykalną lewicę francuską, czy w ogóle lewicę, powiedziałbym, radykalną w tej starej zachodniej Europie. Te wątki nacjonalistyczne i oskarżanie Ukrainy o nacjonalizm, niezależnie od tego, że to jest nieprawdziwe. W sensie, że dzisiaj czczenie UPA właśnie w tej formie pamięci zbiorowej, to nie jest celebracja czystek etnicznych, to nie jest celebracja tego, że część z tych osób nawet brała udział w Holokauście, jest współodpowiedzialna za Holokaust, tylko to jest właśnie celebracja tego, że walczymy o swoją niepodległość i ta niepodległość, przede wszystkim walczymy o tę niepodległość z Rosjanami, nawet nie z Polakami, bo to jest absolutnie, to jest margines. W sensie nikt dzisiaj nie traktuje chyba o zdrowych zmysłach w Ukrainie, nikt nie jest w stanie powiedzieć, że Polska zagraża ukraińskiej niepodległości po tym, co się wydarzyło po 24 lutego 2022 roku. No wręcz przeciwnie, czy bardzo aktywnie i finansowo, i wojskowo, ale też i społecznie działamy na rzecz niepodległości Ukrainy. To spróbujmy w takim razie, jakby pan mi nam wytłumaczył, w takim razie, jaki jest charakter ukraińskiego. Ja wiem, że to jest bardzo złożone pytanie, bardzo problematyczne pytanie, ale to spróbujmy sobie odpowiedzieć właśnie na to pytanie, jak złożony jest charakter ukraińskiego nacjonalizmu. No bo to, jak pan sam przyznał, jest to pewien problem, no bo do rangi symboli wyciągani są ludzie, również zbrodniarze, których łatwo potem na Zachodzie, rosyjskiej propagandzie, i łatwo jest to potem wpisać w ten nurt rosyjskiej propagandy, bo przypomnijmy, to
co się dzieje od już 100 miesięcy, to jest kilkudniowa operacja specjalna, która została przeprowadzona między innymi po to, żeby zatamować rozwój ukraińskiego faszyzmu. I ciągle wielu ludziom, nie tylko w Europie Zachodniej, ale również w Polsce, jest zrozumieć, no to jak to, my im mamy pomagać, a oni walczą tam na tym froncie z tymi ruskimi i mają te portrety tego Bandery, mają portrety tych zbrodniarzy. Ja oczywiście, ja usłyszałem taki argument, no tak, tylko musicie mieć świadomość, że my te portrety wieszamy, bo oni są symbolem naszego oporu, a teraz to jest opór przeciwko Rosjanom. I właśnie wydaje mi się, że akurat obiektywnie rację mają ci, że to nie jest najlepszy moment na właśnie takie publiczne wymiany i domaganie się od Ukrainy w formie takiego lekkiego, powiedziałbym, puchowego ultimatum uznania kwestii Wołynia. Z tego względu, że ja sobie nie przypominam żadnego kraju, który toczyłby swoją wojnę o swoje istnienie, bo to jest właśnie sytuacja Ukrainy, w którym właśnie liderzy tego kraju w trakcie tego konfliktu przepraszaliby za jakieś czyny związane z przyszłymi przewinami. Natomiast wydaje mi się, że też jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy ja też uważam, że Ukraina dzisiaj, ona nie jest odpowiedzialna za działania UPA, w tym sensie, że nie ma tu, ja nie widzę tutaj prostej ciągłości, no bo UPA to jest po prostu organizacja partyzancka, to nie był żaden rząd, to nie było żadne państwo jako takie, tylko Ukraina ma problem ze swoją polityką historyczną i z tym, że upamiętnia osoby, które, no mówiąc delikatnie, nie są dobrymi kandydatami na bohaterów. I w tym momencie wydaje mi się, że jeśli możemy coś załatwić, to tak jak powiedziałem właśnie zaraz na początku, znaczy kuluarowymi rozmowami, w atmosferze właśnie takiej, powiedziałbym, życzliwości i zrozumienia, bez żadnej arogancji i poczucia wyższości. I kwestia tego ukraińskiej tożsamości, ona się, uważam, będzie bardzo dynamicznie zmieniała w związku z nadchodzącą wojną, bo mnie się wydaje, postawiłbym taką tezę, że rzeczywiście, jeśli Ukraina wygra tę wojnę, mam nadzieję, że ją wygra, to znaczy, mówiąc, kiedy mówię wygra, mam na myśli to, że będzie miała granicę z 91 roku, bo bardzo często też w tych dyskusjach jest tak, że ktoś mówi, że Ukraina wygra, ale w zasadzie nie wiemy, co to znaczy, że ona wygra. Że nowymi bohaterami właśnie staną się ci ludzie, którzy dzisiaj giną na froncie. I że to być może stanie się takim filarem spajającym i trochę odsuwającym na margines kwestię pamięci o ukraińskiej armii powstańczej. I być może tu się stworzy przestrzeń do tego, że Ukraińcy staną się bardziej gotowi do tej uczciwej rozmowy na temat historii. Ja z jednej strony oczywiście rozumiem, że prezydent Zełenski ma ważniejsze rzeczy na głowie niż zajmowanie się teraz kwestią wołyńską. No w weekend był na szczycie G7 w Hiroshimie. Podobno teraz jest na froncie, ogląda sytuację tam na linii, to co się dzieje. No z jednej strony wydaje się to być, no tak jak pan mówi, zły moment na to, żeby go wywoływać do dyskusji o przeszłości, ale z drugiej strony być może, tak się zastanawiam, czy to jednak paradoksalnie nie jest właśnie bardzo dobry moment na taką szybką rewizję, no bo skoro mają tyle trupów w tej szafie, a już tak naprawdę olbrzymi panteon współczesnych, nowoczesnych bohaterów, którzy rzeczywiście walczą albo zginęli i giną na niepodległą, wolną, europejską Ukrainę, to czy to nie jest idealny moment na to, żeby dokonać szybkiej zmiany tej polityki? Ja wiem, że to nie jest takie proste, ale być może paradoksalnie sytuacja powinna na nich wymusić tą zmianę. Ja nie jestem zwolennikiem tego, bo nawet jeśli ten moment jest idealny, przyjmując pańską perspektywę tego, co pan powiedział w swoim pytaniu, to powiedziałbym, że to jest moment bardzo emocjonalny. Te emocje bardzo silnie widzieliśmy i ja nie jestem zwolennikiem tego, że ktoś nie przyjdzie potem, po 2-3 latach zakończonej wojny i powie, że podejmowaliśmy tę decyzję w warunkach zagrożenia istnienia państwowego i musieliśmy się na to zgodzić. To był taki trochę zgniły kompromis. Znaczy widziałbym to raczej jako pewną perspektywę długofalową i długofalowych rozmów z Ukraińcami. Ja wiem, że ludziom, którzy chcieliby upamiętnić te ofiary, brakuje już powoli cierpliwości, no bo to trwa już ponad 30 lat od momentu, kiedy Ukraina stała się niepodległa i ten problem cały czas wraca, niezależnie od konfiguracji tego, jakie partie rządzą po której ze stron. Natomiast wydaje mi się, że mam nadzieję, znaczy to jest moja nadzieja, to jest właśnie taka, powiedziałbym, spekulacja moja, ale mam nadzieję, że ona się spełni, że po pierwsze ten kapitał społeczny, który sobie zbudowaliśmy i właśnie ten element tego, że ta wojna stanie się mocnym, myślę, filarem dla tożsamości Ukrainy, sprawi, że ta gotowość do rozmowy o samym Wołyniu będzie, bo to jest też kwestia nie tylko polsko-ukraińska, ja bym powiedział, to jest w ogóle kwestia ukraińsko-europejska, no bo jeśli popatrzymy na pamięć europejską o II wojnie światowej, no to co jest kluczowym elementem?
elementem. Holokaust. A kwestia zaangażowania ukraińskich nacjonalistów w Holokauście też jest elementem, który będzie budził kontrowersje i tej sprawy podejrzewam, że nie będą wyciągać w pierwszej kolejności Polacy, ale mogą wyciągać inni. Może to też wyciągać Izrael, wykorzystując kwestię tego Holokaustu. I w tym momencie Ukraina będzie miała duży problem z tym wszystkim. I dlatego też myślę, że mogliby zastanowić się i poddać, powiedziałbym, głębokiej refleksji to, co się teraz dzieje, tylko że moment, w którym też historycy ukraińscy walczą na froncie, historycy, którzy zabierali też głos i mają coś pewnie do powiedzenia na temat wydarzeń z II wojny światowej, no to naprawdę nie jest, myślę, najlepsza chwila, żeby stawiać tę sprawę na ostrzu noża w formie takiego, tak jak powiedziałem, puchowego ultimatum, tylko zrozumieć, że do tej sprawy, mam nadzieję, wrócimy i mam nadzieję, że Ukraina będzie gotowa, patrząc na tę życzliwość ze strony polskiej, bo ten wizerunek Polski się ogromnie zmienił, do przyznania do jakiegoś, nie wiem, nie chcę używać słowa kompromis, no bo kwestia, nie wiem, prawdy historycznej, to tutaj nie jest tak, że pan ustąpi mi na krok, ja ustąpię panu na krok, spotkamy się w środku, tylko ktoś ma rację albo ktoś nie ma racji. I w tym przypadku myślę, że ta otwartość z drugiej strony się, mam nadzieję, znajdzie. Dobra, to musimy jeszcze chwilę się pochylić nad tym, tą perspektywą, którą pan przed nami roztoczył. Tak jak oczywiście, no nie jesteśmy w stanie usiąść teraz i racjonalnie rozmawiać i wyrokować, kiedy i jak to się zakończy, no ale przyjmijmy wariant optymistyczny, ten, o którym pan mówił. Udaje się przeprowadzić tą kontrofensywę, udaje się odzyskać granice z 91 roku. Mamy wolną, niepodległą Ukrainę, która teraz właśnie powinna, i wszystko wskazuje na to, że będzie, zmierzać do większej integracji politycznej, społecznej i gospodarczej ze strukturami unijnymi, jeszcze zaciśnienia, a nawet i członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim i w sojuszu wojskowym z całym niepodległym światem. No ale to będzie również Ukraina, już tam pomijam to, że zrujnowana gospodarczo. Tak. I to, bo o tym wszystkim miałem okazję z wieloma ludźmi rozmawiać. Jakie wyzwania stoją przed politycznie, gospodarczo, to porozmawiajmy o tym, jakie wyzwania stoją przed Ukrainą na polu właśnie polityki historycznej. Bo z jednej strony mówimy o tym, że będzie dobry moment na to, żeby wreszcie racjonalnie, ten dla mnie jest jakby w ogóle przerażający ten, słuszny, ale przerażający ten argument, że ciężko jest teraz prowadzić dialog historyczny z Ukraińcami, skoro ukraińscy historycy walczą na froncie. No tak jest. No ja częstym naszym gościem jest profesor Jan Malicki, on zawsze prosi, żeby dostać chwilę na koniec, on zawsze wtedy tu z tego programu jakby przypomina o swoich przyjaciołach, znajomych, z którymi utrzymywał do wojny jeszcze kontakty, którzy teraz, nie wiem, walczą w obronie cywilnej, walczą na froncie, cały czas tam działają, więc to nie jest to nie jest dobry moment na dialog, ale trzeba go będzie podjąć. Trzeba go będzie podjąć, czego ja się boję. Znaczy, Ukraina wyjdzie z tego, pomijając to, że zniszczona i wyczerpana, wyjdzie też to społeczeństwo, ten naród wyjdzie z tej wojny bardzo straumatyzowany, bardzo zmilitaryzowany, no i o bardzo silnych nastrojach nacjonalistycznych. Okej, skierowanych przeciwko Rosji, ale jednak silnych nastrojach nacjonalistycznych. Czy to będą żywioły, nad którym ukraińskiej klasie politycznej łatwo będzie zapanować? Wie pan, to jest chyba pytanie za milion dolarów, ja bym powiedział tak, w pierwszej kolejności. Natomiast zakładam taką sytuację i zgadzam się z panem, że ta asertywność ukraińska do dyskusji o trudnych tematach może być zdecydowanie większa i możemy wylądować w kompletnie innych realiach i ten kapitał społeczny nie przełoży się na to wszystko. Dodawszy do tego tę kwestię straumatyzowania i przeżyć wojennych i tego, że będziemy mieli setki tysięcy Ukraińców, którzy przeszli przez wojnę, to będzie nawet, powiedziałbym, ważniejszy problem, żeby przepracować z nimi tę traumę. Ja sobie to wyobrażam coś na zasadzie tego, co się działo z amerykańskimi żołnierzami po Wietnamie, gdzie to kwestia PTSD, czyli stresu związanego z przeżyciami wojennymi, była rozwiązywana systemowo i wydaje mi się, że to nawet będzie... I przypomnijmy, że tu to była trauma, która udzieliła się całemu pokoleniu amerykańskiemu, a mówimy o ludziach, którzy pojechali walczyć daleko, daleko na drugi koniec świata, a tu mówimy o wojnie, która się toczy ludziom na ulicach, na gruzach ich domów, w ich dzielnicach, w miastach, ich szkołach. No bo dla mnie takim punktem przerażającym była ta koszmarna historia, kiedy rozbił się ten śmigłowiec. Rozbił się w zasadzie rozbił się o przedszkole, zginęły tam dzieci, zginęły i rodzice tych dzieci. Tak próbowałem sobie wyobrażać, w jakich warunkach będą dorastały ofiary chociażby tej jednej konkretnej eksplozji. Znaczy ci
okej, z jednej strony, ja wiem, że to zabrzmi brutalnie, czy z jednej strony oni wyrosną na przykład na wyborców, którym łatwo będzie wmówić, że wszystko co złe to Rosjanie i my musimy być przeciwko Rosjanom. Jest to wielce prawdopodobne. Ale z drugiej strony dobrze wiemy, że to są emocje, na których bardzo łatwo można grać i bardzo łatwo można nimi sterować. Ja myślę, że zwracanie właśnie uwagi na to, bo wiem z rozmów eksperckich, że na przykład Amerykanie bardzo dużą uwagę do tego przywiązują, żeby przygotować postwojenne społeczeństwo ukraińskie do tego, żeby przepracować te traumy i nie zostawić tych ludzi z doświadczeniem przemocy tak samych sobie i żeby oni sobie sami tę przemoc rozwiązywali, co skończy się na pewno źle, jest jednym z elementów myślenia o społeczeństwie ukraińskim po całej wojnie. Natomiast wykorzystanie tego jak najbardziej, znaczy to jest, to myślę, że 100% i że ta kwestia asertywności w tym sensie, takiej godnościowej asertywności, to znaczy kim ty jesteś, żeby mi mówić, kogo ja mam czcić, skoro ja tutaj pokonałem Rosjan, broniłem Europy. Ja myślę, że takie argumenty też jak najbardziej będzie można spotkać. Tylko w tym momencie wydaje mi się, że to jest, ja cały czas wracam do tego kapitału społecznego, bo do 2022 roku Polska miała taki charakter, mój kolega właśnie z centrum używa takiego sformułowania, dobrego łotra. To znaczy, że generalnie jesteśmy po stronie Ukrainy, ale jesteśmy w stanie też zrobić jakieś elementy, prowadzić politykę w ten sposób, która jest niezrozumiała dla Ukrainy i jedną z tych elementów był właśnie Wołyń. No bo wojna w Ukrainie toczy się de facto od 2014 roku i w sumie od 2014 roku ze strony Kijowa my słyszymy, że to nie ten moment, nie ten moment, nie ten moment do tego wszystkiego i to budzi określoną frustrację i zrozumiałą frustrację z naszej strony. Ale w tym momencie ja sądzę, że to wszystko będzie musiało się odbywać na poziomie właśnie tych relacji międzyludzkich i ta wojna, wydaje mi się, że ona dość sporo zmieniła. Chociaż zastanawiam się, bo to ja sobie też tak, czytając te wszystkie dyskusje w mediach społecznościowych związane z tą wymianą naszego rzecznika z ambasadorem i patrząc też, słuchając, co mówią ludzie wokół mnie, mam wrażenie, że istnieje jakieś takie pewne założenie, że skoro myśmy pomogli Ukrainie, to był pewien deal. Myśmy wam pomogli, więc wy w tym momencie musicie nam dać coś w zamian. A ja sobie nie przypominam żadnego polityka, nawet żadnych działaczy społecznych, aktywistów, którzy 24 lutego i wyszli, pojechali na granicę z Ukrainą i pytali każdego Ukraińca, albo mówili, deklarowali publicznie, że słuchajcie, pomożemy wam, ale zrobicie to, to i to. Wydaje mi się, że ta pomoc była bezinteresowna, bo uważaliśmy, że tak po prostu trzeba. I w tym momencie wydaje mi się, że dopowiadanie sobie tego dealu jest nie fair z naszej strony. I to nie dlatego myśmy to robili. Oczywiście mam nadzieję, że coś z tego rośnie, ale nie na takiej zasadzie, że to będzie pewien taki szantaż. No bo to jest trochę forma szantażu, że myśmy wam pomogli, to teraz ustąpcie w sprawie Wołynia, zróbcie to, zróbcie tamto i tak dalej. I takie też traktowanie, ono jest niedojrzałe, uważam, ono nie jest po partnersku. A wydaje mi się, że Ukraina zasługuje na to, żebym traktować po partnersku. I na to stać też, myślę. I tej dojrzałości bym sobie życzył w tych relacjach. Jasne, pełna zgoda. Oczywiście, że to jest niedojrzałe podejście. Oczywiście, że to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie w racjonalny sposób poprzeć i zrozumieć. Natomiast no, musimy jakby przyjąć, że to się dzieje. To się dzieje i tak samo dzieje się po drugiej stronie. Bo jak pan mówi, że wyobraża sobie właśnie z tamtej, nie chcę, żeby to zabrzmiało już tak bardzo wrogo, ze strony ukraińskiej takie podejście, że no myśmy wygrali, myśmy pokonali, nikt nam nie będzie dyktował, co mamy mówić. W zasadzie bez tych elementów myśmy wygrali i myśmy pokonali, to już nikt nam nie będzie dyktował, co mamy mówić. To jest w zasadzie sens tego pierwszego tweeta ambasadora Zwarycza. Zgoda. I znowu nie mówimy tutaj o kimś, kto po prostu prowadzi pyskutki na Twitterze, bo to jest normalne, że takie rzeczy się na Twitterze dzieją. Natomiast no, mówimy właśnie o kimś, którego praca polega na tym, że ma reprezentować ukraińską politykę i ukraińskie społeczeństwo w Polsce. I on od razu w pierwszym odruchu poleciał tym argumentem. Kiedyś byłem nauczycielem w liceum i kiedy zawsze mi mówiono, że kiedy pojawia się jakaś stresowa sytuacja, to żeby właśnie wziąć, najlepiej przespać się 24 godziny z tym i ja myślę, że tutaj tego po prostu zabrakło, żeby nie reagować emocjonalnie. Natomiast jedną rzecz chciałbym jeszcze dopowiedzieć, której myślę zabrakło i ona się nie pojawiła w naszej rozmowie, bo to nie jest tak, że Ukraińcy nie wykonywali jakichś gestów w naszą stronę, oni wykonywali te gesty, tylko że trudno odbierać te gesty, powiedziałbym, w 100% szczerze, chociaż ja szczerości klęknięcia Petra Poroszenki, prezydenta Ukrainy, przed pomnikiem ofiar wołyńskich w Warszawie nie poddaję wątpliwość. Natomiast w tym momencie, jeśli mamy coś takiego i mamy taki gest, który jest nawiązaniem do gestu Ulliego Branta z 70 roku, klękającego przed pomnikiem ofiar getta warszawskiego,
A z drugiej strony mamy właśnie czczenie tych przywódców, jak wspomnianego Szuchewicza w Ukrainie, no to tu się pojawia pewien zgrzyt. I pewne pytanie co do intencji drugiej strony. Czy wy rzeczywiście chcecie zrobić to w ten sposób, że tutaj wykonacie pewien gest, my go kupimy, ale z drugiej strony będziecie robić coś innego u siebie? No bo wydaje mi się, że to jest właśnie, to też jest pewien problem po ukraińskiej stronie, żeby być konsekwentnym. No bo jeśli oni w sensie Kijów domaga się uznania za, nie wiem, ludobójstwo Hołodomoru, no to wydaje mi się, że trzeba być też konsekwentnym. Jeśli czyta się te rozkazy, czyta się to, co się wydarzyło 43-45 na Wołyniu, w dawnej Galicji Wschodniej, no to podobieństwo tych zbrodni jest ogromne, znaczy w kontekście prawnym. Chodzi mi o kontekście prawnym, nie chodzi mi o kontekst sam historyczny, więc trudno tego tutaj nie zauważać. Więc ja bym powiedział, że ta gotowość po stronie ukraińskiej jest, no bo Poroszenko by tego nie zrobił, gdyby tej gotowości nie było. On dostał potem bardzo mocno po głowie wewnątrz politycznie za ten gest. Tylko, no właśnie, tej konsekwencji brakuje i ja niestety uważam, że trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość w obecnym kontekście, bo tej konsekwencji będzie brakowało. Ja widzę jeszcze jeden problem, jak staram się, żeby oczywiście, bo ja wiem, że może lepiej, żebyśmy to powiedzieli wprost, że przecież nie siedzimy tutaj po to, żeby teraz rozdrapać te rany. No nie. Oczywiście, że nie. Jakby zależy nam wszystkim na tym, żeby ten dialog przeprowadzić, zamknąć to, wreszcie zakończyć ten element sporu naszego historycznego. Ja już pomijam to, że to nie jest jedyny element naszych sporów. Tak. I wiele rzeczy moglibyśmy wywlec jeszcze innych, jeszcze starszych albo i nowszych, które będzie gdzieś tam też trzeba, brzydko mówiąc, w przyszłości załatwić. No, Wołyń jest tak największy chyba i najpilniejszy i najistotniejszy. Tak. Natomiast jak się zastanawiam, mówię, nie rozmawiamy po to, żeby to rozrapać i wywlec, po prostu, że chciałbym, żebyśmy, przede wszystkim, żeby nasi widzowie, jakby dobrze zrozumiemy, z czym się mierzymy, nie tylko my jako społeczeństwa, ale też politycy. I zastanawiam się nad jednym, jak pan mówi, że po tym geście Poroszenko miał takie problemy wewnętrzne u siebie. Jak zastanawiamy się, dlaczego nawet gdybyśmy mieli przyjąć, że był jakiś deal, my wam pomożemy, ale wy w zamian za to uznacie Wołyń za ludobójstwo, nawet gdybyśmy mieli coś tak absurdalnego przyjąć, tak się zastanawiamy, dlaczego Zełenski nie chce na to pójść, to zastanawiam się, jak istotna polityka historyczna i granie jednak na tych nacjonalistycznych emocjach i granie tą kartą upolską, banderowską, na ile ona jest na przykład ważna dla ukraińskiej elity, chociażby przy motywowaniu rekrutów do walki na froncie, ludzi do tego, żeby pozostali i do tego, żeby wojnę prowadzili. Czy to nie, pan pewnie będzie to wiedział lepiej niż... Znaczy ja tego nie wiem, w ogóle się zastanawiam po prostu. Czy to nie jest tak, że on jest też trochę w swojej polityce bieżącej zakładnikiem tych emocji? Że on wręcz nie może sobie na tym etapie pozwolić na to, żeby powiedzieć: przepraszamy za Wołyń, to było ludobójstwo, wybaczcie nam. Wydaje mi się, że to znaczy kwestia UPA i kwestia nacjonalizmu w tej pamięci zbiorowej o UPA, ona jako taka, powiedziałbym, nie istnieje, bo kiedy my mówimy nacjonalizm, to mamy właśnie przed oczami, proszę wybaczyć za takie obrazowe porównanie, ale Ukraińca z o czarnym podniebieniu, który zaraz będzie tutaj dokonywał właśnie zbrodni. Rzecz właśnie, kwestia UPA, to jest paradoksalne i to jest właśnie zjawisko pamięci historycznej, która się trochę odkleja od realiów historycznych i tego, co mówią historycy. To jest właśnie obrona niezależności. I tyle, powiedziałbym. Kropka. To jest obrona niezależności, obrona niepodległości Ukrainy i na tym to wszystko jest zbudowane. Tam antypolonizmu, powiedziałbym, że to jest marginesowe zdarzenie, bo to jest kwestia, powiedziałbym, pewnego psychologicznego wyparcia na tym poziomie. I w tym sensie, jeśli dzisiejsza armia ukraińska, te elementy są wykorzystywane i ten słynne zawołanie Sława Ukraini, herojom Sława, wiemy, że było wykorzystywane przez UPA w trakcie II wojny światowej i w zasadzie w pamięci zbiorowej, i to jest właśnie, żeby państwu zilustrować, czym jest pamięć zbiorowa, to się przykleiło do UPA i my wszystko kojarzymy to z UPA, ale to hasło zostało używane przez ukraiński ruch narodowy na Uniwersytecie Charkowskim pod koniec XIX wieku. Wtedy to się pojawiło. I potem to zostało zaadoptowane przez UPA i dzisiaj właśnie to się tak przykleiło, że my kompletnie o tym nie pamiętamy i w tym momencie
asocjujemy to tylko właśnie z tą kwestią nacjonalizmu, a dzisiaj to hasło jest całkowicie oderwane od kontekstu, nie wiem, zbrodni etnicznej, znaczy czystki etnicznej popełnianej na tych okrutnych zbrodni, tylko to jest całkowicie zrozumiałe, znaczy to jest dzisiaj, kiedy się o tym myśli w Ukrainie, to widzi się to nagranie z Twittera, ja kiedyś na Twitterze oglądałem właśnie to nagranie, jak Rosjanie rozstrzelali tego jeńca ukraińskiego, który tak samotnie stoi z papierosem w ustach i on właśnie mówi, wypowiada to hasło. I to, znaczy, ja nie widzę w tym nic złego jako takiego. Tylko znowu, jeśli to się tak skleiło po drugiej stronie, no to w tym momencie jakie znaleźć tutaj rozwiązanie i co zaproponować dla nas te hasła, dla nas te zawołania, te sztandary banderowskie mają zupełnie inny kontekst niż dla Ukraińców. I znowu tak szukamy tych dziur, szukamy tych problemów. Ja też widzę problem taki, że może być wręcz z ich strony oburzenie, że my im tu chcemy te świętości szargać, wynikające chociażby z tego, że oni sami mogą nie mieć nawet świadomości, jak źle one kojarzą się nam. Chociaż nie oszukujmy się, też wielu z nich ma pełną świadomość, do czego to jest nawiązanie. Znaczy wielu to może złe słowo, ale jakaś część ma tą świadomość. Ale ja panu powiem jeszcze jedną rzecz. Nie jest żadną tajemnicą, że we Lwowie jest taka knajpa, Kryjówka się nazywa i ona jest właśnie stworzona na podobieństwo takiej partyzanckiej Kryjówki właśnie, no bo to słowo to ukraińskie to oznacza i ja nawet w swoim najbliższym otoczeniu mam znajomych, którzy nie mają żadnego problemu, żeby tam pójść, bo oni kompletnie nie wiedzą, czym była UPA, co jest oczywiście wyrazem ich ignorancji. No ale właśnie to dostosowanie, powiedziałbym, takie popsowe, popkulturowe w tym sensie może też przeszkadzać Ukraińcom w potencjalnym dialogu. Gdybym ja miał coś wymyślić i, nie wiem, zaproponować pewną formułę dla Ukrainy i dla tej ukraińskiej armii powstańczej, to uważałbym, że lata 43-45 to jest pewien etap rozwoju UPA i tej organizacji, który jest niestety czarną kartą i uznanie tej czarnej karty byłoby wskazane, bo historia UPA nie kończy się w 1945 roku. To są też walki przeciwko Związkowi Sowieckiemu i NKWD i to jest właśnie walka o niepodległość w ten sposób rozumiana i w tym sensie być może to byłoby pewna formuła, pewne wyjście, które byłoby akceptowalne dla drugiej strony. I tak bym to widział, bo moim zdaniem Kijów powinien sobie zdać sprawę, że Wołyń i w ogóle kwestia tej ukraińskiej armii powstańczej, ona się pojawi w pewnym momencie, na przykład przy akcesji do Unii Europejskiej, bo jestem w stanie się z panem redaktorem w tym momencie założyć, że któryś z zachodnioeuropejskich polityków to wyciągnie, niezależnie od tego, czy będzie inspirowany z Rosji. Ja nie przyjmuję zakładu, po prostu mam go z góry przegrany. Tak. I to nawet nie musi być... No, co najwyżej moglibyśmy się zakładać o to, czy to będzie Włoch, czy Francuz. Tak. To chyba bardziej tu byśmy się tak. Ja uważam, że on nawet nie musi robić tego z rosyjskiej inspiracji, bo kiedyś pisałem taki tekst dla Corriere della Sera i właśnie pani redaktorka pytała mnie właśnie, żeby jak to wyjaśnić, to znaczy ten pozytywny stosunek do Polski i to, co Polacy zrobili po 24 lutego, a z drugiej strony i jednocześnie bardzo trudne relacje z Rosją i tego, że my się cały czas domagamy prawdy o Katyniu, no bo Rosjanie cały czas manipulują, zmieniają swoją pozycję i w mediach pojawiają się różne interpretacje, począwszy od powtarzania typowo sowieckiego kłamstwa katyńskiego i tutaj jesteśmy bardzo konsekwentni, stawiamy tę sprawę na ostrzu noża, a 43-45, rzeź wołyńska i tutaj jakoś to i się kompletnie to nie kleiło. No i właśnie tłumacząc to wszystko, ja mówiłem, że zjawisko pamięci zbiorowej jest takie, że ono się odkleja w pewnym momencie, tworzy się pewien mit, pewien taki miks, który ucieka od historii i tego, co historycy starają się powiedzieć na temat, jak to naprawdę było, niezależnie od tego, czy da się 100% wszystko na ten temat powiedzieć. I ta pamięć zbiorowa, ona nie jest antypolska, ona nie domaga, to nie jest celebracja zbrodni, tylko to jest celebracja właśnie tego, że Ukraina jest niezależnym, niepodległym państwem. No i właśnie trzeba się zastanowić, co z tym zrobić. Gdybym miał proponować jakąś formułę, to być może te lata 40-45 ograniczyć tę kwestię i powiedzieć, że no ta organizacja ma taki problem, przy czym no tu już też widzę kolejny problem, bo ktoś mi może w tym momencie powiedzieć, no dobrze, no ktoś popełniał zbrodnię w tej UPA w tych latach, a co, w 46 to już nie zbrodniarz? No i co w tym momencie zrobimy? Znaczy nawet takie rozwiązanie,
A to już, będziemy już kończyć, bo zaraz zaczniemy mnożyć i mnożyć przeszkody na temu. Znaczy, smutna, ale może tak powiem tak, może taka słodko-gorzka konkluzja, jaką ja wyciągam z naszej rozmowy. Znaczy, Ukraina musi do tego dojrzeć. To czy bez zmiany ukraińskiego podejścia, zamknięcie kwestii Wołynia w miarę satysfakcjonujące polskie społeczeństwo jest absolutnie niemożliwe. Nakreśliliśmy tu już wszystkie rzeczy, które mogą stać na przeszkodzie takiej zmiany. Natomiast no powiedzmy sobie, jeszcze jakoś tak spróbujmy tak optymistycznie zakończyć, znaczy Ukraina jest w dobrym momencie na to, żeby dojrzewać w tym kierunku. Czy może nie teraz w tym momencie, podczas krwawych walk na wschodzie i szykująca się do kontrofensywy, ale Ukraina, która wyjdzie z tej wojny, nawet powiedziałbym nieważne, czy zwycięska, czy w jakiejś formie przegrana, ale miejmy nadzieję, że zwycięska, no wychodzi dużo bardziej, jednak mówiliśmy o tym, że straumatyzowana, zmilitaryzowana, znacjonalizowana, ale też bardzo silnie propolska, prozachodnia, antyrosyjska. Może to będzie jednak dobry moment na to, żeby ona dojrzała do tego, aby jednak pewnych wstydliwych dla siebie, wstydliwych to jest w zasadzie delikatne bardzo słowo, okrutnych dla siebie elementów historycznych się po prostu wyprzeć. No ja jestem po tej stronie, powiedziałbym, polityki historycznej, polityki pamięci, jak zwał, tak zwał, gdzie jeśli stajemy twarzą w twarz z czarnymi kartami naszej historii i mówimy, co po naszej stronie jest złego, to uważam, że to wspólnota akurat pokazuje, jak to jest bardzo dojrzałe i tę wspólnotę wzmacnia. I w tym momencie, jeśli Ukraińcy obawiają się tego, że jeśli przyznają, że UPA dokonało ludobójstwa na Wołyniu, w jakiś sposób osłabi ich tożsamość narodową, to ja uważam, że nie wiem, popatrzcie, no może nie na Polskę, bo może to zabrzmi dla nich arogancko, że tutaj znowu stawiamy Polskę na pierwszym miejscu. My musimy właśnie jakby czego zaczęliśmy, ta żenująca, bo nie bójmy się, ta żenująca dyskusja na Twitterze między dwoma w sumie poważnymi ludźmi, pokazuje, dla mnie jest też taką nauczką, że my jednak no, musimy być bardzo, że tak powiem, delikatni względem tych Ukraińców, bo oni się bardzo łatwo unoszą i obrażają. Tak, bo u nich jest chyba jakiś taki strach, po części rozumiem, po części nie rozumiem, no bo mamy w Europie przykłady po 1945 roku, gdzie przyznanie się do win, czy nawet w Stanach Zjednoczonych dzisiaj kwestia kolonializmu i kwestia stosunku do ludności czarnoskórej i niewolników, uważam, że no, ona akurat... Niesamowite zmiany, chociażby jak Kanada się rozliczyła ze swojego stosunku do ludności rdzennej. I te narody się nie rozpadły. To znaczy, one dalej istnieją. Uważam, że akurat przepracowanie i powiedzenie sobie prosto w twarz, co się wydarzyło i uznanie tego, że tak rzeczywiście było, nie jest czymś osłabiającym, nie jest pokazaniem słabości, tylko wręcz przeciwnie, uważam, że pokazaniem siły. I ze strony polskiej akurat jestem po tej stronie, powiedziałbym, naszego sporu politycznego, że kwestia jedwabnego i kwestia stosunku polskiej ludności do polskich obywateli żydowskiego pochodzenia w trakcie II wojny światowej i przyznanie się do tego, w żaden sposób nas, uważam, nie osłabiało. Niezależnie od tego, tych kontrowersji, które dzisiaj mamy i która, powiedziałbym, to jest poziom dyskusji politycznej już w tym momencie, a nie historiograficznej. Powiedział, że bardziej nas osłabiła to, że ta dyskusja wokół tego niż sam fakt pokonania. Tak, że to się wydarzyło i tego, że polski prezydent pojechał do Jedwabnego, Aleksander Kwaśniewski, powiedział przepraszam za to, że polscy obywatele to zrobili. Czy też nawet pisanie, ja przypominam sobie pracę Grzegorza Motyki, akcji Wisła, które jednoznacznie opisuje te wydarzenia i tego, co polskie władze komunistyczne zrobiły z ukraińskimi Ukraińcami mieszkającymi na terytorium dzisiejszej Rzeczypospolitej, czy nawet przyznanie się do tego i być może upamiętnienie jakieś tych ukraińskich rodzin, tych cywilów, których Polska partyzancka, w tym niestety Armia Krajowa, ale wbrew rozkazom, chcę tu podkreślić, wbrew rozkazom, dokonała akcji odwetowych w ramach za to, co się działo na Wołyniu i to, co zrobiła ukraińska Armia Powstańcza, no w ramach takiego, powiedziałbym, kolektywnej odpowiedzialności. No ale taka niestety była II wojna światowa. Śmierć, nienawiść i tutaj nikt nie zastanawiał się, czy ten ktoś jest odpowiedzialny za jakąś zbrodnię, czy nie, tylko po prostu mordował. No tak. I znowu, a teraz tam dzieją się dokładnie te same rzeczy. I też no, łatwo jest o tym zapomnieć. I w zasadzie pominęliśmy ten wątek prawie zupełnie w tej dyskusji. Trzeba pamiętać, że chociaż trochę o tym też rozmawialiśmy, że ci ludzie funkcjonują w warunkach koszmarnej wojny. Ale tak jak sobie powiedzieliśmy, żeby nie było, że tylko szukamy dziur w całym i tych, żebyśmy to jakoś domknęli. No tak jak pan mówił, masa
masa cała dobroci została udzielona Ukrainie, tak. Olbrzymie wsparcie. I to też, jeżeli powinniśmy jakoś rozwikłać kwestię wołyńską, to ja też zakładam, że jakby ja i moi widzowie, jeśli jakiś wniosek z tego możemy wyciągnąć, to że jak się możemy przyłączyć do tego, no pomagając, jeszcze raz pomagając, bo trzeba pomóc Ukrainie przetrwać ten horror, przetrwać ten kryzys i wyjść z tego jakby mądrzejszymi i dojrzalszymi. I wtedy to pojednanie wokół Wołynia będzie w zasadzie zapewnione. Tak, i traktować Ukrainę i Ukraińców po partnersku, nie z wyższością, bo niestety to się niekiedy w ten sposób jest tam odbierane i niekiedy rzeczywiście są takie zachowania. Patrz, to jest zasłużyj, no bo jeżeli ktoś już bardzo chce traktować to w kategoriach dealu, co za co, to nie patrzmy na to na zasadzie dealu, że my wam pomagamy, a wy nam za to uznajcie Wołyń, tylko my wam pomagamy, bo wy trzymacie ruskich u siebie i blokujecie ich pochód na zachód, na nas. No. No, to znaczy, ja bym jeszcze mógł też pociągnąć to i powiedzieć, no ale załóżmy taką sytuację, że stawiamy sprawę na odstrzu noża i mówimy Ukrainie, że albo uznacie Wołyń za ludobójstwo, albo no, nasze relacje i nasza pomoc dla was będzie znacząco ograniczona, albo całkowicie ograniczona. No, czy przeprosiny wymuszone są coś warte? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, jak pan powiedział, takich wymuszonych przeprosin, takich trochę przeprosin, już mieliśmy. I zresztą znowu, bo już, ale to już naprawdę, żebyśmy tylko odnotowali. I sami Ukraińcy też często to podnoszą. Przecież my przepraszamy, a wy tego nie zauważacie. No ale z drugiej strony nie zauważamy, bo wiemy, że to nie ma konsekwencji. Że nie ma konsekwencji, na które, no mówię, niestety będziemy musieli poczekać, ale myślę, że no, przynajmniej poczekamy ja i moi widzowie jakby zaopatrzeni w wiedzę i w zrozumienie, skąd te, no właśnie, dwie proste wypowiedzi, jeden tweet już nieistniejący, drugi istniejący i tyle problemów się za tym kryje, aż muszę westchnąć na koniec. Doktor Bartłomiej Gajos, Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. W raporcie. Państwu bardzo dziękuję, że byliście z nami i o żywo bardzo komentowaliście. Zapraszam na jutro, na 11. Jutro z kolei G7 się właśnie, o czym mówiliśmy, zakończyło. Prezydent Zełenski tam był. Tam masę ważnych decyzji zapadło a propos sankcji na Rosję. Spróbujemy sobie to wszystko z naszym jutrzejszym gościem rozwikłać, więc już dziś zapraszam. Do zobaczenia.